Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo Cześć, serdecznie witam w wszystkich. ostatnim odcinku, który nagrywam On po prostu za dużo gada. dzisiaj. Ciao, Z tej strony Czechu i Józef. witam was w kolejnym Co odcinku z gry słychać? Nie, Gothic, nie, oczywiście. nie, 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 chcesz? Co można myśleć, niczy pójść? Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście pieniędzy. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Pożycz mi trochę pieniędzy. Jasne, ile chcesz? Pobieram 20% od pożyczanej sumy. Nie mogę się zajmować. 1000 sztuk złota? Nie, może nie. Muszę się zastanowić od tego. Zdecyduj się. Nie marnuj mojego czasu. Czy wszędzie są te same obrazy, ty? Wow, co to było? Cienie, ray tracing, normalnie. Ale jajca. Teraz każdy już o tym mówi. I to jest właśnie to, co pewnie zapewne ten nowy DX pokazuje. Obywatelka, w sensie możliwości, które ma ten nowy... Wyglądasz na strasznie zmęczonego, chyba długo nie spałeś, prawda? Zbyt długo, zdecydowanie zbyt długo. Chodź, podejdź bliżej, u mnie znajdziesz to, czego ci potrzeba. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Dziwki, koks. Powiedziałaś, że masz wszystko, czego mogę potrzebować. Czy to dotyczy również informacji? Ależ oczywiście. A co cię interesuje? Czy ostatnio wydarzyło się tu coś niezwykłego? Można tak powiedzieć. To nie było dawno temu. Uciekał tędy złodziej. Najwyraźniej ukradł łuk w dolnej części miasta. Oczywiście straż przybyła jak zwykle za późno. Uciekł im bez problemu. Po prostu wskoczył do wody i tyle go widzieli. Są tu jakieś interesujące rzeczy, które powinienem zobaczyć? Jeśli szukasz mocnych wrażeń, udaj się do knajpy Cardiffa na nabrzeżu. Tam zawsze coś się dzieje. Nie sposób tam nie trafić. Przed wejściem stoi facet, który z pewnością przykuje twoją uwagę. Poza tym jest też wielki okręt paladynów. Warto go zobaczyć. Nie trudno tam trafić. Trzymaj się tylko lewej strony nabrzeża, a potem przejdź pod wielką kamienną twarzą. Zawsze to powtarzałam. Znasz kogoś z górnego miasta? Gdybym znała kogoś stamtąd, na pewno byś mnie tu nie znalazł, chłopcze. Wcześniej czy później. Czy tu w porcie są jeszcze jacyś inni handlarze? Trzymaj się lewej strony nabrzeża, spotkasz Halvora, mojego męża. Sprzedaje ryby. Po drugiej stronie znajdziesz Brahima, kartografa. O, mapy. Pokaż mi swój... No ryby, woda to raczej nie jest coś, czego potrzebuję, tak szczerze. Dobra, w lewo. Hej, nie znam cię. Czego tutaj szukasz? Może knajpy? Sama tego nie widziała. A będzie jeszcze gorzej. Ktoś musi pracować. A, więc to tutaj zbiera się całe towarzystwo. Łatwo pomylić to miejsce z pałacem gubernatora. Hej, daruj sobie te kiepskie dowcipy. Jeśli nie chcesz zbierać zębów z ulicy. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Przeszło nam żyć w niedobrych czasach. Za mało masz problemów? Jasne. Problemy to moje... Pokaż mu! Tak, to bardzo ciekawe. Uderz go! Rozwal go! Uderz go! Że moje to taki frajer? Uderz go! Daj z siebie wszystko! Nieźle. On po prostu całkiem nieźle. Dobra, moje, wyskakuj z blanciora i złota. Ale tu miecz masz, no dawaj miecz. Dawaj miecz! Laga. Laga miecz, zwałek zwał. Nie wierzę w to. Znajdziemy... Idziemy w ciul w prawo i tą na razie sobie tutaj. Sam by na to nie wpadł. Tą część miasta przebadamy i zobaczymy. Dobra, zapiszmy. Czy to się kiedy. Też nie wiem, czy to najlepszy zapis, bo Etytat jest wrak statku i w ogóle na tej wyspie to chyba ani razu w swoim życiu nie byłem. Słyszę o tym po raz pierwszy. A tam może coś być ciekawego. W sumie to bym tam popłynął. Płyniemy tam? 4 minuty odcinka, wreszcie będę mógł sobie pogadać. Ja bym tam popłynął, lecimy. Może być tam coś ciekawego w sumie. O.
W ogóle ciekawe, czy możemy coś tu zjeść. Ty, w ogóle ciekawe, co się stanie w Gothiku, jak popłyniemy zbyt daleko. Czy to nie jest tak właśnie... Ale jest tu jakiś speed albo coś? Stop. Opcje. Sterowanie. Lewy shift, prawy shift. Stawa bojowa, mapa, rozglądanie się z tych postaci. Niby ten lewy shift, ale to chyba nie o to chodzi, co? Jakieś właśnie, skądś kojarzę, że jakoś można tu sprintować, natomiast... Kurde, natomiast nie wiem, w sumie. Może nie można jednak. Nigdy nie byłem na tych wyspach. A, i chciałem powiedzieć, że na przykład w GTA, no to rozwala nam się statek i się tonie nam statek i... I jakby zjada nas chyba rekin, z tego co pamiętam. Ciekawe, co tu się dzieje. Na pewno coś się dzieje. Żeby to obadać. O, tragedia jest, nic nie będzie widać. Chciałem zobaczyć, co jest pod wodą, ale widzę, że... No, raczej się nie zobaczy za bardzo. Mogę tu wyjść? Mogę. Mam takie wrażenie, że będzie tu coś ciekawego, dlatego tu się udaliśmy. O, zajebiście. Mogę, nie zapisałem, co? Save'a walem w wodzie? Co ja zrobiłem? No, sejwik. Zaczniemy, no może tu jest coś fajnego, jakieś, tu widzę jakiś wrak statku. Zawsze tu chciałem popłynąć, natomiast tu są te wyspy. Nigdy tu nie byłem, a Bezzi się pewnie zbagował. O, udało się. O, tu jaka plaża w ogóle tam jest. Zobaczymy do tego wraku, może coś tam będzie. Mam nadzieję, że te FPS aż tak was nie wkurzają. Bo no niestety, no nie, szkoda, że się w żadnym programie, naprawdę, w sensie, może na pewno zgaduję, że jest jakiś program, w którym faktycznie można sobie ustawić tam, gdzie ja jestem, natomiast ani w NVIDIA, ani w tym frapsie, no się nie da niestety z jakiegoś powodu. Nic tu nie ma ciekawego, wino jakieś było, ale to... Ciekawe, czy jakiś potwór nas tu zjada, czy coś? No, musimy sobie ogarnąć w ogóle lepszy mieczyk, niż jej mamy. Bo mamy sztylet i on jest dość... ma mały range, że tak to nazwę. O! O! Aha! Czy my możemy blokować atak szczura? Jaszczura, czy co to za kurwa jest? Nożem? Dostaję prosto w pupkę. Dobra. No to obawiam się, że niestety jest tak zwany kwas. Niestety.
No spróbujemy to przesprintować. Może się uda. Zgaduję, że one też umią pływać, więc... No nie zesprintujemy tego. No dobra, no to co? To tyle by było z wyspy. Spróbuję jeszcze przepłynąć. No ale zgaduję, że te jaszczury umią pływać, skoro są na tej wyspie. A tu taka mielizna jest. Dobra, ja bym wypłynął, ale tu widzę mielizna, halo. Opływamy tą wyspę, no jak już jesteśmy, opłyńmy sobie tą wyspę. Możemy pogadać o czymś. Fajnie by było znaleźć tu, to jest ten statek paladynów. Ja nigdy w sumie nie byłem na tym statku chyba. Nie no, raz się wyjebałem i coś pokradłem. Ja raczej tego gotika tak mega for fun przechodziłem, kradnąc różne rzeczy, a kompletnie nie skupiając się na tym, o czym jest ta fabuła i tak dalej. Zresztą w jedynce też w sumie, nagrywając te odcinki, jedyne co robiłem to przez większość odcinków to po prostu okradałem czyjeś domy. Jest to moje hobby, muszę przyznać, w tych grach. Odpirania bytce. To jest dziwne, że jak na ten, to momentalnie efekt się taki włącza. Widzieliśmy kogoś na tej małej plaży. Tutaj jest duża plaża, tam też zaglądniemy zaraz, spokojnie. Nie wiem, czy uda nam się w tym odcinku, bo to jest strasznie dużo rzeczy do oglądania, do gadania i strasznie mało rzeczy do biegania i tak dalej. Zobaczymy. Znowu 5 odcinków będzie z samego miasta Korinis, zanim w ogóle poznamy tych bohaterów tutaj. A, kim jesteś? Ryba. No to biorę. Farim. Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Rozmawiałeś o tym z paladynami? Żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? Chudopachołek. Może będę mógł ci jakoś pomóc? Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do paladynów. Sami paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Zobaczę, co da się zrobić. I jak tam ryby? Klasyk. Biorą? Bywało lepiej. Jest jak jest. Za mało by żyć, za dużo by umrzeć. I jak tam ryby? Dobra, to co? Zakosimy mu ze 3 ryby. Jak znajdziemy jakieś. O, surowe mięso, proszę bardzo. Zapisz. Możemy w ogóle posmażyć to mięso, bo mamy 8 mięcha mamy. A je można smażyć i wtedy ona więcej oddaje to mięso. Chociaż dobra, bo to taka robota, wiecie. To se na off odcinku porobię, bo to nudy. A ryba, jakiś chleb, to pewnie tu chłop mieszka, tak? No nie ma tu najlepszych warunków na świecie. Nie będę ukrywać. Ale tak swojsko. Wstaje sobie, łowi se rybki. Smaży se rybki na patelni. To co lubi. Dobra, tu w sumie nie pamiętam co tu było. Wow, ale mi tepło coś. No zapiszę, bo coś mi tu śmierdzi. Tak zwanym kałem.
A tu jest ten statek paladynów, tak? A tutaj się łatwo dostać? Myślałem, że to jakoś trudniej się dostać. A muzyczka, ty. O, jakoś po tym wchodziłem, pamiętam to. Coś takiego robiłem, że jakieś tu, siup. Jakoś na to się wskakiwało i potem się wchodziło. Pamiętam, no, to było dawno temu. O. Jakoś się tam wchodziło tędy. Tak było. No i tak się wpierniczałem na ten statek, ale potem mnie chyba nie lubili za bardzo. Więc może teraz, tym razem nie będę tego robić. Rycerz, możemy sobie porozmawiać z rycerzem? Co słychać? Jeśli nie masz już nic więcej do powiedzenia, to spadaj, prostaku. Po tym chyba też się chodziło. Znaczy się wszystko zaczyna przypominać. To tu się za akcję, nie wiem czy to dobry zapis, bo nie wiem czy nie jestem zbugowany czasem, ale... O, no jakoś tak się wchodziło, jestem przekonany. Aż spróbuję jeszcze raz. Do uczczenia, kurwa, tych wszystkich godzin, co w to grałem, w tego gotika zajebanego. Pyk, pyk. Kurde, dobra. Ale próba podjęta została. Siema, ja na statek. Zaczekaj chwilkę. A gdzie to się wybierasz? Chciałem tylko... Nie ma tu nic do oglądania. Odejdź. Muszę dostać się na statek. Nikt nie ma tam wstępu. Takie dostałem rozkazy. Zabiję każdego, kto wejdzie na pokład bez zezwolenia. W imię Inosa będę chronił statku do ostatniej kropli krwi. No to nie zamierzam tam iść tak szczerze. Ale może tu jakaś skrzynka, rybka. Wiecie, coś znajdziemy może. Kurde. Na tym DX-ie, czy jak to tam się nazywało, to trudniej mam wrażenie, że kiedyś tam z łatwością wchodziłem, a może to wymaga wprawy. W ogóle pod M mamy mapy, czy mamy, a nie, w ogóle nie mamy żadnej mapy. Dobra, chodźmy tutaj na brzeg, sobie coś O, tu są te jaszczury, tak? Czy dobrze widziałem, czy źle? A, to raczej z jaszczurami to... To ja nie chcę mieć wiele wspólnego, a ponadto szybkie skurwysyny są takie. Ale możemy, może jeżeli się uda, to weźmiemy tego jaszczura. Ty, w ogóle te chłopy sobie tak chodzą, około nich jaszczury, co? Weźmiemy, odciągniemy jaszczura. Jaszczur się wkurwi na nas. Kurde, już mnie nie goni. Chodź tu, bo tu mogą być fajne, cenne artefakty, no. Jaszczur. A może sobie jednak odpuścimy tam chodzenie. Bez pancerza nie ma. Ciekawe, że może z pancerzem by dało jeszcze radę, ale bez pancerza jest bez podjazdu do tych jaszczurów. One shoted i tyle. Ta muzyka mnie wkurza, ona jest za głośna. Opcje. Dźwięk.
Dobra. I teraz jest pytka. Nie wiem, ile są warte ryby, ale zapewne odnawiałem trochę życia, więc co? Ja nie pozbieram jak leżą? Pewnie, że pozbieram. Znaczy to nie ma... Dziwne to, że tak sobie ryby leżą i ja sobie zbieram, a potem je jem, ale... Wydaje mi się, że to nie jest zbyt rozsądne, ale ta gra komputerowa Gothic z kurde 2003 roku. To może nie spodziewajmy się aż tak dużo po tej grze. Spróbujemy, może coś tam będzie ciekawego. Warto było? No chyba nie, mikstura, bryłka rudy. O, rudy! O kurwa, no to nie taki był plan. Wynurzanie się to jest tragedia jakaś. A opłyniemy. Trzeba, że tu nie ma sprinta, chociaż pamiętam, że kurde... A nie, to było podka. Pamiętam, no to też chyba wydaje mi się, że tak jak w Gothicu 1, to tak biegliśmy, to podki były, nie? Podki na prędkość. Tak zadupcaliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ciekawe, ile jest easter eggów z Gothica, na przykład poukrywanych gdzieś tutaj, w skałach, coś tego. Wiem, że... Ole, w ogóle patrzcie to, jak daleko jest rendering. O kurde. Rendering jest... O, się panie. Się nie dziwię, że 100% karty graficznej. Jednak jest wysoko. Pewnie do oryginału to ten nie ma podjazdu, do oryginału to pewnie maksymalnie widziałeś, kurczę, teraz gdzieś tam początek tego miasta, a to już cały Korinis widzimy. Korinis, my widzimy, kurde, tam lasy, daleko. Co dopiero Korinis. Dobra. Kurde, mam straszny kaszel. I w ogóle... No, pod minusem se przybliżam to jak nob. Hej ty! Nie masz tu czego szukać! Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska! O. Co to za miejsce? Jesteś w magazynie królewskich paladynów. Jestem tu kwatermistrzem i mam zadanie dopilnować, żeby z zapasu paladynów nic nie znikło. A ty nie jesteś tu mile widziany, więc trzymaj ręce przy sobie, albo ci je obetnę. Ok, ok. Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów? Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem. Rybak Farim ma problemy ze strażą miejską. Cały czas go okradają. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów. Farim potrzebuje twojej ochrony. Z chęcią odda ci w zamian część tego, co wyłowi. Już wiem, o co ci chodzi. Ryby. Jakbym nie miał dość innych problemów. Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. Zajmę się tym. Okej. Okay. Co masz do zaoferowania? Przyjrzyj się bliżej. No, wydaje mi się, szczerze mówiąc, że idziemy w zręczność. W takim razie, bo jeżeli 60 zręczności to 120 obrażeń mieczem mistrzowskim, to siła jest do tak zwanej dupy. A zręczność jest też potrzebna chyba z tego, co kojarzę, na łuki. To już w ogóle będzie open. Święta strzała. Pierścień magii. Krótki miecz. To jest fajny meczek. Ale wydaje mi się, że zręczność jest OP. Łuk? Kreto szczura. Łuj, kreto szczura. Ja mówię, dziwny ten łuk. Skrzynie wciąż tu są? Nie dotykaj niczego, albo zawołam strażę, słyszysz? Słyszę.
No, idziemy powiadomić naszego rybackiego koleżkę, że mu załatwiliśmy deala i będzie chroniony. Chociaż mam wrażenie, że on tam pójdzie i dostanie lepca. Ale dobra. Farin. Hey. Wiem już, jak rozwiązać twoje problemy. Zamieniam się w słuch. Martin, kwatermistrz paladynów, powiedział, że chętnie wysłucha twojej skargi. Myślisz, że powie strażnikom, by zostawili mnie w spokoju? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety nie mogę ci się odwdzięczyć, chociaż... Ten dziwny, błękitny kamień znalazłem kiedyś na wyspie w pobliżu Korinth. Ruda? Nie sądzę, by był wiele wart, ale ktoś taki jak ty na pewno znajdzie dla niego zastosowanie. Co dostaliśmy? Jakiś akwamaryn. Ciekawe, nie wiem, co to jest. Jest sporo wart, no stówę to... No to jest jednak sporo, sporo stóweczka. Teraz będzie nas stać na ten pancerz. A ten pancerz się przyda, fajnie jest ten pancerzyk. No chodźmy jeszcze tutaj, może coś będzie. Skok. Dziwne jest to, że skok mamy pod lewym altem. Zbindowane. Znaczy, pewnie można sobie to odbindować na przykład na spację, natomiast... Nikt nie chce wiedzieć. Natomiast dziwne jest, że... Było dokładnie tak jak mówisz. Tak jest, tak ktoś było zbindowane. Strasznie dużo tu rycerzów, by the way. Teraz każdy już o tym wie. Dobra, dzielnica portowa. Nie mów. Obywatelka. Halvor to jest chyba ten... Hej, chcesz rybę? Kupujcie ryby! Mąż ryby, tej laski. Świeże ryby prosto z morza. Nie usłyszą nawet słowa. Nas sprzedała informację. Tak, pokaż mi swoje ryby. No, ma rybę. Dosłownie. Wiesz coś o zaginionych? Zaginieni? Tak, to jest to port. Takie rzeczy zdarzają się tu od czasu do czasu. Morze to groźna bestia. Czasami ktoś nie wraca. Większość kapitanów dużych jednostek najmuje załogi w miastach takich jak Korinis. Jeśli zaś jest za mało ochotników, to czasem zmuszają ludzi do służby. Tylko gadanie. A tobie nikt nie zaginął? Mi? Nie. Znasz jakichś zaginionych? Nie, pomów ze szkutnikami. Zawsze to powtarzałem. Dużych jednostek? Fakt, zbyt dużo statków to ostatnio nie zawija. Nie mów. Nieprzyjemna sprawa. Okej, spoko. Nie wiem, ty mi powiedz. Będziemy się chyba przejść po tutaj dzielnicy portowej. Myślicie, że się w kurwie jak go okradniemy? Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Czyli się wkurwi. Słyszę już coś, tu mi brzęczy po prawej. Niestety mam tylko jedną słuchawkę, więc... O, ta laska nam Eda, on pamiętam, ona zawsze dawała nam zupę rybną. Może nie smakuje najlepiej, ale przynajmniej jest gorąca. Jeśli chcesz, możesz spróbować. Możesz mi ugotować zupę? Gotuję dla wszystkich. Jeśli chcesz, mogę gotować i dla ciebie. Musisz mi tylko przynieść rybę. Możesz mi... Nic prostszego. Nie wiem, czy to się opłaca, poczekajcie. Tak, to bardzo typowe. Ekonomicznie. Ryba daje nam 5 punktów w trafie, no i 15, 5 życia i 15 jest warta, natomiast zupa rybna... 10 jest warta 20. Gotuj mi te zupy. Możesz... Nie wierzę w to. Jak to kurwa, nie? Co możesz mi powiedzieć o mieście? Nie, większość jego mieszkańców obawia się złodziei. A dlatego lepiej nie wchodzić do obcych domów. Jeśli jednak potrzebujesz noclegu, zapraszam do mojej chaty. Mam tu dodatkowe łóżko. Możesz w nim spać, jeśli chcesz. Nie boisz się złodziei? Jedyna wartościowa rzecz, jaka kiedykolwiek należała do mnie, została mi odebrana. Ktoś ukradł mój posążek i nosa. Tak, to bardzo typowe. A to ciekawe. Nie znam się na otwieraniu zamków. No niestety się nie znam. Tej umiejętności, powiem wam szczerze, że musimy nauczyć się dość szybko.
A tu, tutaj co tu się dzieje? Niemal przez cały dzień. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Tajemnica. Czego tutaj szuka? No proszę, jednak można. To żadna tajemnica. Długo biegli. Czego tutaj chcesz? Odejdź! Mądra decyzja. Mądra. Dobra. Idziemy jeszcze z dwie postacie odwiedzić, dwa domy okraść, tutaj coś tego jest, coś ten. Słyszałem co innego. Nie znam się na otwieraniu zamków. Niestety się nie znam, ten chłop musi nas nauczyć, a co my musimy zrobić do chłopa? Nie pamiętam już co mieliśmy zrobić. Sobie na następny odcinek sobie fajnie to ułożę jakoś. A tu jest ten chłop, gdzieś powinien być, któremu nakopaliśmy do dupy. Czy to nie ten, tam dalej. Ej, ty! Gdzie idziesz? Nieważne co zamierzasz, zdążysz zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Corinis! Czerwoną latarnią! To najcudowniejszy zamtus w całej Myrtanie, do diaska! Zawijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata, tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. A teraz ty masz okazję, nie, zaszczyt, spędzić noc z Nadią, najbardziej namiętnym kwiatem stworzonym przez bogów. Wejdź, a zaznasz czegoś, o czym inni nawet nie śnili. Naprawdę sama widziałam. No przekonałeś mnie, Dlaczego Borka. Tam tak stoi? Wejdź i spotkaj się z naszą namiętną Nadią. Ta rozpalona królowa nocy nada nowe znaczenie twojemu życiu. Lepiej by było, gdybyś... Dlaczego tam... Dobra, Borka to jest dobry marketing. Podoba mi się, wchodzę. Siema. To twój interes? Jestem Bromor, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je. A jeśli ty też je lubisz, to za nie zapłacisz 50 sztuk złota. I lepiej nie myśl o wszczynaniu tutaj burt. Mój mąż uważa inaczej. Wszystkie dziewczyny w porządku? Oczywiście. Sądzisz, że chciałbym pójść do więzienia z powodu czegoś takiego? Nie chodzi mi o ich wiek. Żadna nie zaginęła? A, rozumiem. Owszem, jednej brakuje. Ma na imię Lucia. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołali trafić na jej trop. Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni, nie pamiętam dokładnie. Musiała uciec z jednym z klientów. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną misę ze złota. Jak tylko ją dorwę, na długo mnie zapamięta. Co cię to obchodzi? Chcesz się zabawić, czy nie? Nie. Wcześniej czy później musiało się... Ale... Bongos. Rura. Powinien być. Rury to wasze stare są. Że bucha. Tak, to bardzo. O, i teraz... Sonia. Jeśli chcesz się zabawić, pogadaj z Bromorem. Nie mów, nie. Aha. Nadia? Skarbie, nie mogę się teraz tobą zająć. Jeśli... Mam kilka pytań w sprawie zaginionych. Mogłabym ci co nieco powiedzieć, ale nie tutaj, kotku. Chodźmy więc na górę. Dobra, ale musisz to najpierw załatwić z Bromorem. Nie chcę żadnych kłopotów. No nie zapłacę mu 50 golda za to, no. Nie, no nie pierdolę to. Nadia, chodź tu. Najpierw musisz... Chyba, że ma tu wartościowy, na wartościowe rzeczy w swoich komnatach. Tak jakby. Wtedy mu je opierdolę, sprzedam, no i mogę zapłacić 50 golda. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Pecek! Tam pecek. Hej, co słychać? Człowieku, jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Naprawdę? To interesuje. Wania? Hej, ty! Jestem zajęta. Nie wierzę w to. No dobra. Teraz każdy już o tym mówi. O. Mam kufry. Brak kufru. Nie mogę się zajmować wszystkimi. Tu dużo kufry? Mnie to kosztowało. No jak to brak kufrów, no. Kto powiada takie rzeczy? Nudy. Dobra, tu będę pamiętać, że jeżeli chcesz się dowiedzieć o czymś zaginionym, to... Ale 50 sztuk złota to trochę dużo, wam powiem. A on nie ma nic na sprzedaż? Nie ma.
Dobra, to moi drodzy, 35 minut wydaje mi się odpowiednim momentem, by zakończyć dzisiejszy odcinek. Jeszcze z Molesem pogadamy. No już dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Wiesz, co dzieje się w porcie, prawda? Pewnie. A dlaczego pytasz? Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo pytań. Szczególnie, jeśli jest to ktoś obcy. Dobra, bo ja muszę iść do toalety ogólnie, więc będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Ja sobie posprzedaję różne rzeczy, może kupię pancerz, no porobię coś tam do następnego odcinka. No nie będę oczywiście szedł dalej w fabułę. No i to będziemy robić w następnym odcinku, już jutro o godzinie 16:15. Przynajmniej teraz, a później okaże się, że nie można znowu 16:15 odcinków stać i będzie lipa 54 FPS na Gothicu, by the way. Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie, widzimy się jutro. Przypominam, łapka w górę, komentarzach oraz subskrypcjach, o tym, że możecie wpaść na Instagram oraz mój drugi kanał vlogowy. Serdecznie zapraszam, aczkolwiek raczej tam uważać, ponieważ autyzm okazuje się, że jednak jest chorobą zakaźną. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, hej. A jak coś to autyzm, to jest... czytałem o autyzmie i autyzm nie jest taki zły, w ogóle jest koks. Jak masz autyzm, to się nie przejmuj. Pa!